指切り現場の嘘ついたらハリセンボン飲ます、指切った。No to zaczynamy. Zaczęłam to wideo dziecięcą przyśpiewką Yubi Kiri Genma. Jest to zwykła przyśpiewka, którą się śpiewa, jak się coś przyrzeka komuś, jak przykładowo z kolegami umawiasz się, jutro spotykamy się o 8 pod ślizgawkami, no i bierzecie się za paluszki i śpiewacie. Tylko że znaczenie tej piosenki nie jest już takie słodkie, niewinne jak małe dzieciaczki, ponieważ oznacza pi razy drzwi. Oczywiście teraz tłumaczę, że jeśli przyrzekasz, masz obciąć palec, a jak nie, to dostaniesz bęcki, musisz wypić jeszcze 1000 igieł. No i o co w tym wszystkim chodzi? No zaczyna być takie takie trochę straszne, tylko wiecie co jest jeszcze straszniejsze? Że to jest wszystko oparte na faktach. A żeby zrozumieć, na jakich faktach i o co chodzi, kochani, cofamy się do ery Edo, do Yoshiwara. Yoshiwara to jest temat rzeka. Yoshiwara i Oiran. Yoshiwara i Yujo, czyli japońskie ekskluzywne kurtyzany. Tak, na zachodzie oczywiście mylone z gejsiami, ale zobaczcie sobie ten odcinek, tu tłumaczę jak rozróżnić Oiran od gejsy i jaka jest różnica. Oiran były ekskluzywnymi kurtyzanami osadzonymi w erze Edo właśnie w dzielnicy rozkoszy, tak zwanych czerwonych latarni w Yoshiwara. Yoshiwara było strzeżone, było opodatkowane, było normalną dzielnicą, uwaga, pracy, gdzie pieniądze szły również do daimyo. Seriously. To były czasy mimo wszystko ciężkie. Oczywiście tutaj wchodzi Edo, czyli już te życie mieszczańskie, takie już bardziej można powiedzieć, wydaje się lepsze, no ale bida była wszędzie. I niestety to też były czasy, gdzie i właśnie na gejsie, i na oiran dziewczynki się sprzedawało. I dlaczego się sprzedawało? Myślę, że teraz wielu z was stoi taka scena z Wyznań Gejsi, gdzie tam Sayuri jest w nocy porywana, tam nic nikt nie mówi i tak dalej, wywieziona do Kyoto, żeby zostać gejsią. No nie tak to działało, ponieważ był to system bardzo, że tak powiem, popularny. I rodziny wieśniacze wielodzietne, które były skazane na głód przez to, że no nie było antykoncepcji, rodziło się coraz więcej dzieci, to tam właśnie powstał też kult Zaskiwarasi. Zaskiwarasi to są dusze dzieci, które zostały porzucone w czasach głodu, w czasach biedy, na po prostu zwykłą śmierć, również staruszków się porzucało. No nie były to czasy łatwe, ale niektóre rodziny, żeby no, nie narażać dziecku na śmierć, wysyłały, sprzedawały je po prostu za pieniądze, dziewczęta, dziewczynki małe się sprzedawało właśnie do też Yoshiwary na kurtyzany. Ale dzisiaj zostawimy całą historię Yoshiwara, bo to jest potężny temat, potężny. Dzisiaj skupiamy się na tym, tej przedziwnej piosence na przysięgę. No, cały cwancyk tkwił w klientach i w Oiran. Oiran walczyły między sobą klienta. Walczyły o klientów bogatych i walczyły o ich atencję, o ich miłość. Przy czym udając miłość, udając zakochane. I tam powstał takie, można powiedzieć, takie oirańskie zaślubiny, właśnie taka oirańska przysięga, gdzie się obcina, słuchajcie, obcina się jakby ten pierwszy segment, koniuszek palca do pierwszego stawu. Były nawet specjalne przyrządy, które były właśnie używane właśnie w Yoshiwara, do taka gilotyna mała do obcinania palców. I faktycznie niektóre kobiety to robiły. No właśnie, było to po to, aby klient wiedział, że to jest prawdziwa miłość. Klienci również wiedzieli, że
Ojran są niezłymi lisicami, że umieją kombinować, że oszukują, że udają miłość. Dlatego żądali od nich poświęcenia, czyli poświęcenia swojego ciała. Też dawano paznokcie, odrywano paznokcie swoje, czy też obcinano włosy, a włosy były bardzo ważne dla kobiet, ale to nie było w porównaniu z palcem jakieś takie straszne, paznokieć ci odrośnie, włosy też ci odrosną, ale palec już nie. Dużo ojran pozyskiwało palce, właśnie jak mówiłam, z trupów, albo były specjalni rzemieślnicy, którzy podejmowali się tworzenia sztucznych replik palców, które wysyłano się klientom, a wysyłano je tak naprawdę masowo, bo to był typowy trik ojran, przysiężenie miłości klientowi. I pewnie wam tutaj przychodzi do głowy, a jak klient przychodził, to się bandażowało, palec. Właśnie chowały tutaj ten palec, że niby obcięty, jakoś to szło. A te właśnie wszystkie starania o klienta, te listy, te przysięgi, te po prostu potoki miłości i te obcięte palce, te wszystkie zabiegi nazywano shinjudatte, czyli takie przysięga miłości, przysięga wierności. Ale skąd u ojran się to wzięło? Też można powiedzieć, że to nie był ich oryginalny pomysł, żeby sobie obcinać palec. To obcinanie palca w japońskiej kulturze już istniało w czasach Muromachi, czyli zobaczcie jak wcześniej, i było bardziej praktykowane jako kara. Oczywiście było też praktykowane jako przysięga, ale miało dużo jakby znaczeń, bo też były traktowane jako kara, jeśli się płaciło fałszywymi pieniędzmi. Jeśli kobieta zdradziła męża, wtedy właśnie obcinano mały palec. Więc z tego to się właśnie wzięło. Co się w ogóle działo, jeśli przykładowo okazywało się, że nie była prawdziwa miłość, albo się okazało, że to jest jakieś oszustwo? To czekała te ojran kara. I kara, która też jest wymieniona w tej piosence, a dokładnie genman. Genman oznacza uderzenie pięścią 10 tysięcy razy. Czyli ojran czekały dwie rzeczy: albo ciężkie pobicie, albo śmierć. Śmierć okrutna, bo śmierć naprawdę przez wypicie 1000 igieł. I to nie są jaja, to nie jest tylko pioseneczka i wymyślone. Takie kary istniały właśnie wtedy. Jak widzicie, bardzo dużo piosenek poza tym musicie wiedzieć w dziecięcych, czy też legend, które są dzisiaj oprawiane w piękne, kolorowe książeczki i rodzice czytają je dzieciom, mają tak naprawdę bardzo ciemną i niefajną stronę. Opowiem wam więcej o różnych bardzo popularnych piosenkach dziecięcych, czy tych historiach, które kryją śmierć, zdrady, seks. Właśnie, takie rzeczy. Więc musicie wiedzieć, że nie wszystko złoto, co się świeci. Ale moja spódnica się świeci, bo jest złota. Ha, girl! Tak więc już teraz wiecie, że sławetna piosenka na przysięgę Yubikiri Genman jest tak naprawdę o zaprzysiężeniach prostytutek, o zaprzysiężeniach japońskich kurtyzan ojran i obcinaniu palca, piciu igieł, umieranku i pobiciu na śmierć. A może nie na śmierć, a komu się uda. Taki creepy vlog mas trochę, jak to mój vibe, totalnie. Widzimy się już niebawem z kolejnym odcinkiem. Tak, ladziany, matany, bye, bye.